No 160 lat linii Wrocław-Poznań, a właściwie w takim mniejszym wymiarze Leszno-Rawicz. Postanowiliśmy uczcić też na miarę tego wydarzenia takim fajnym, rodzinnym pociągiem retro, który przyjechał ze stacji Leszno do Rawicza i wróci potem do Leszna. Zainteresowanie było wielkie, dlatego te 300 biletów, które rozprowadzaliśmy, rozeszły się w ciągu kwadransa. Cieszę się bardzo, że naszymi partnerami jest samorząd Rawicza i PKP Cargo, które ten pociąg zapewniło, bo to jest stary skład. Parowóz PT-47, wagony z lat 40, takie rzeczywiście w drewnie, czyli człowiek może poczuć się troszeczkę też jak w saunie, dlatego że jest bardzo ciepło, ale wszyscy byli szczęśliwi z tej podróży. 40 minut fajnej zabawy, fajnej, miłej frajdy. Wszystko się, sądzę, bardzo udało. Wielkie jeszcze raz podziękowania dla samorządu Rawicza i też dla spółki PKP Cargo, która to wszystko działo się w bardzo ekspresowym tempie. Ta współpraca, pociąg jedzie 50 na godzinę, a myśmy współpracowali o wiele szybciej. Interesuje się pan kolejarstwem? Czy pan pracował na kolei? Ja nie pracowałem, ale ojciec mój pracował. No i mogę powiedzieć, że w 1958 roku, mając tyle lat co on, zatrzymałem taki pociąg, bo była wyrwa w szynie i to była na trasie Krobia, Miejska Górka. No i za to, że zatrzymaliśmy taki pociąg, dostałem rower wtedy, nie? Wiemy, że się interesujesz koleją. Co cię skłoniło w ogóle, żeby przyjść tutaj na ten dzisiaj na dworzec? Po prostu zainteresowało mnie to i jestem dzisiaj tutaj. Zaskoczony, że Petucha zamiast OL-ki? No właśnie zaskoczony, właśnie OL-49 miało być. Jechał pan dzisiaj tym pociągiem, jak wrażenia? Niezapomniane, to jestem maniakiem kolejowym, także wielka frajda. W Iźbicach fajnie dymił, jak jechałem. Mam zdjęcia nawet. Mam nadzieję, że Rawiczanie bardzo będą zadowoleni z tego wydarzenia. Zorganizowaliśmy to wspólnie z miastem Leszno. Wiem już, że tych biletów mieliśmy za mało, za co bardzo, bardzo przepraszam, ale może taka inicjatywa, jeżeli będzie tutaj wola mieszkańców, się pojawi. Jesteśmy już po rozmowach z gminą Wolsztyn, z ich działem promocji. My rozmawialiśmy o takich wspólnych wydarzeniach, a więc taki pociąg być może weekendowo, w okresie wakacyjnym będzie się w Rawiczu pojawiał.